Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w God of War Ragnarok. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się odzyskać księżyc, który został ukradziony przez Jacka i Placka, ale już wszystko mamy. Tak więc, moi drodzy, jest sympatycznie. Księżyc zrobił zaćmienie słońca i jeden z wilków poleciał za słońcem. Tak to wyglądało, strzeliliśmy strzałą, niebo się jakoś tak ciemno się zrobiło, no i jest sympatycznie. Także, moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej. W tym momencie Atreus został z naszym przemienionym dzikiem, a my ruszamy z Freją. I zobaczymy, co nas czeka. Tak więc, jeżeli tylko wam się spodoba, pamiętajcie, łapka w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do God of War Ragnarok. Moi drodzy, no to ruszamy. Ruszamy wraz z Freją na wycieczkę. Zobaczymy, dokąd nas dały nam berło. Odpowiedzą, jeśli je wezwiemy. Dobrze. Znam skrót, którym za dnia dostaniemy się do świątyni Njorda. Inherjerzy trzymają Freyra w świątyni twojego ojca? Stała pusta, odkąd tylko pamiętam. Po drugiej stronie rzeki jest niebiański ołtarz. Według Bygwira kiedyś służyły one do wzywania wilków. A teraz mamy odpowiednie berło. Płyniemy? Jaki masz plan? Gdy dotrzemy do świątyni, wywołam eksplozję. Sygnał dla Bejli i Birgira do rozpoczęcia dywersji. Gniazdo ciemnych elfów. Miło chociaż raz nie być po tamtej stronie. Kiedy wszyscy odwrócą wzrok, ty i ja zaatakujemy główny oddział od tyłu. Atreus i Hildisfini wykorzystają zamieszanie i uwolnią twojego brata. Tak. Kiedy zobaczymy ich sygnał, spotkamy się nad rzeką i uciekniemy łodzią Freyra. Pięknie. Kurde, miałem zobaczyć drzewo życia w celach, tak? Artefakty. A nie. Drzewo życia jest. 7 z 9. Zebrany nektar. Nektar Yggdrasilu jest pyszny i pożywny, potrafi rozruszać leciwe mięśnie. Pomyśl, co by się stało, gdyby jakiś paskudnik napił się nektaru przed tobą. Nieprzyjemna myśl, co? Lepiej zabieraj się do dzieła. Nerwus. Dobrze. Daleko chyba żeśmy nie popływali. Aha. Trzymaj ognika! No i pięknie. Aha, my musimy iść tutaj. W sumie to my tu już byliśmy, nie? Możesz ty wiedźmo. A nie, to nie jest wiedźma, to jest tylko wyspę z ogników zlepione. Wszyscy duch. Zabicie ducha rozszczepia go na ogniki, dlatego nie ustawaj, dopóki nie pokonasz ich wszystkich. Niektóre wybuchowe ataki błyskawicami można przerwać, inne zaś sparować. Bądź czujny i wypatruj różnic między nimi.
Żadnych fantów do zebrania, tylko od razu przemy dalej, okej. No Freya, opowiedz jeszcze jakąś fajną historię, no? Oto ci historia. Dzień dobry. Wulwer z lewej! Wulwer, proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Wulwer. Chciałem, że pan by chciał się poprowadzić z nami. Aha. Jednego wolwera mniej. To jest drugi. Ale tego coś leczy. No więc właśnie. No właśnie. Po lewej! Lejemy, dziada! Pięknie. O to chodziło. Ostatni wróg! Dziękujemy. Co ty myślałeś, żebyśmy się teleportowali, bo tak to zawsze wyskoczysz? Za tobą, uwaga! O. Zdążyli zwerbować więcej żołnierzy. Sytuacja nie jest zbyt korzystna. To ja to dokąd teraz? A tu jest coś jeszcze do wzięcia. Kość bestii. No to takie rzeczy to się nam przydadzą na pewno. To którędy teraz? Może tędy? Okej. Okay. Ten hałas nie wróży dobrze. One for coś tu jeszcze chyba leci, tak mi się wydaje, ale... Nie ich, przynajmniej tego jednego. Dobra, Freya, zajmij się nim, bo ja muszę wykończyć laleczki. Dziękujemy. No i o to chodziło. Dobra, skoro Freya stoi tutaj, znaczy, że musimy tutaj i iść. Dzień dobry. Aha, to był ten. Sztywny taki. I co to nam daje właśnie? My już widzieliśmy to wcześniej. Spróbuj kilka razy przeciągnąć berłem po misie. Chodź, dobrze nam idzie. Bardzo dobrze. To ci dopiero. Co, teraz mamy władzę nad nocą i dniem? Fajnie.
Nasze czyny w tym świecie są zgodne z przepowiednią gigantów. Atreus sądzi, że Ragnarok jest nieunikniony. Norny wyraźnie określiły naturę przepowiedni. Powiedziały, że suma naszych wyborów jest do przewidzenia. Ale my się zmieniliśmy. Prawda? Może. Ostudzimy cię lodowym toporem. Powiedziały, że zabijesz Heimdala. Ale ty postanowiłeś inaczej. W dawnych czasach raczej byś tak nie postąpił. A ty? Nadal pragniesz Ragnaroku? Odyn musi zapłacić za grzechy. Jeśli przepowiednia Groły się zgadza, może mój świat w końcu zazna pokoju. Może ja go zaznam. Wybaczcie, jeśli wyjdę na półgłówka, ale czy już nie ustaliliśmy, że przepowiednie to Banialuki? Bogowie. Co? Najbardziej nieznośny człowiek świata. Dobra, następni. Lewo, prawo, prawo, dobra. Jest spoko. Skoro rośliny nas atakują, to teoretycznie mogło nas tu nie być, nie? Uwaga, przed nami. Na twój znak. To chyba dobry znak, nie? Leżysz ty, nie chodź. Dobra, jesteś mocny, ale nie aż tak mocny, jakbyśmy sobie tego chcieli. Dobra, jeden z głowy. Tego trzeba będzie niestety na ognie. Bo oni mają. Jedni mają właśnie taką ogniową tarczę, drudzy mają. Drudzy właśnie mają taką lodową, także wszystko to trzeba w jakiś sposób wypośrodkować. Dziękujemy. Proszę uprzejmie. Dźwiękoczu, zniszczone beczki dźwiękoczu, aha, 5 z 5. Fajnie. No i co teraz? A, my tu byliśmy, dobra. Tutaj są te grzyby, tak. A tu jest Wolfgang Amadeusz.
Lantum. Ty? Ostrożnie, to Alfa. Będzie ciężko. Ja ci pokażę, że ciężkie będzie. Proszę, jedziemy z inną stroną. Nie ma, że boli. I tak to się robi. Dziękujemy. Łaska męstwa. Męstwo leczy mniej efektywnie, ale za to na krótki czas zapewnia potężną premię do siły oraz kradzież życia. Nie, dobra, niech zostanie na razie tak jak jest. No my tu wcześniej byliśmy właśnie z nią, jak chcieliśmy ją wyswobodzić, nie? Co Nidhogg musieliśmy zabić. To pamiętam. No właśnie, to są zwłoki Nidhogg. O nie, biedna Nidhogg. Stała nam na drodze. Tak, nie wątpię. Dziwna sprawa. Co tutaj robiła? Odyn wykorzystał korzenie drzewa świata jako część zaklęcia, by zatrzymać mnie w Midgardzie. Nidhogg chroni korzenie, gdziekolwiek są. A, rozumiem. Odyn ją wykorzystał. A ona nieświadomie za to zapłaciła. Typowy Odyn. Obszar odkryty. Północna dzicz. Pani pozwoli, że pociągnę za łańcuch. Narób hałasu, kiedy zacznie się atak. Jeśli odwrócimy ich uwagę, Hildi, Swini i Atreus będą mieli dość czasu, żeby wejść i wyjść niepostrzeżenie. Nie martwię się o Atreusa. Jest gotowy, żeby walczyć. To tutaj. Za tymi pnączami jest ołtarz. Wezwij Skola, proszę. Mówisz, masz. A teraz będzie ciemno, tak? Zaraz to będzie ciemno. A ty? Nie odejdę stąd bez mojego brata. Pięknie. Arena. Podoba mnie się to. Pytanie tylko, z kim przyjdzie nam walczyć na tej arenie. No to hop. Wyjścia i tak nie mamy. Idziemy po ciebie, Ingrid. Fajerwerki. Dobrze, że miałeś tarczę. Tak zranić swoją pozycję. Pajdą. Idioci! O! Czyż to nie sama królowa Jemioła? No boki zrywać. Kopelat. Heimdall. A ty... to pewnie ojciec tego mieszańca.
Co za dzień! Sporo narozrabiałeś, słoneczko. Ty też, zdrajco. Lepszy zdrajca niż klakier Odyna. Idź. To moje brzemię. Mogę pomóc. Wiem, ale musisz iść. Posłuchaj go. Nasz węgielek zaczyna trochę przygasać. Wiem, że tego nie chciałeś, ale znamy już koniec. Do zobaczenia. No nie byłbym taki pewien, ale nie martw się. Dopadnę ciebie i twojego braciszka, jak tylko skończę z nim. Chodź. Sprawdźmy się. Twoje? Tak jak syn! Jak wściek! Prawie to był sobie! Nie będę ukrywał! Jestem zawiedziony! Masz tu po prostu! Jasna! Jo! Oddalej! Kurde, stworze! Pięknie, pięknie! Dobrze się bawimy? Jak to robię? No nic, zostaliśmy sami! O, zaraz! Sądziłeś, że ten kijek zapewni ci jakąś przewagę? No i... ja tu czekam! Boki zrywasz! Wielki potomek as, pokonany przez lagę jakiegoś starego dziada! Co to? Nie, a to tak... Ta możliwość... Czuję twoją frustrację, wiesz? To niesamowicie przyjemne! Co teraz, bracie? Włócznia to nasza jedyna szansa. No dalej! Nie! Nie! Dobra, no w końcu chyba musi. Ej, uważaj! To nowe karwa! Nawet go żeśmy nie zranili, no? Nie! Na Bogu! Ale jesteś nudny! Tak słyszę. Dobra. Kurde, to nie jest wcale takie proste z nim. Dosz dobry. Ty naprawdę trafiłeś! Zwalniamy! Nie pamiętam, kiedy ktoś mnie ostatnio uderzył! No to masz już teraz inne zmartwienie, Heimdanku. To rozumie! Pancerz godny Boga! Jesteśmy tacy źli! Ojej! Nie! Wiesz co? Ból nie jest taki straszny, jak zapamiętam. Dalej, bracie, już raz trafiłeś! Wystarczy wyczuć okazję! O, mamy dziada. Bart! To
Czekaj. Co ci chodzi po tym pustym łupie? O nie, 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 nie. Ty chcesz oszczędzić mnie? Z litości? Daruj sobie, a przeżyjesz. Chodzi o tego szczeniaka? O, teraz to na pewno wypruję mu flaki! To ostatnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie raczej nie wystarczy. Myślisz, że pozwolę ci odejść? Patrz, jaki hardy, no. Nie. Obawiam się, że to tak nie działa. O, regeneracja kończy. Tego się nie spodziewałem. Ty nie będziesz decydował o moim losie! Jesteś trupem, słoneczko. No. Nie. Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Jestem wielkim strażnikiem As! Heroldem Ragnaroku! Taki z ciebie Herold Baba. I już ja znajdę tego twojego małego kurdra! Przerobię mu gębę na mija! Tylko jeden z nas wyjdzie z tego stanu. I zapewniam cię, że to nie będzie. Moje zapewnienia są równo warte. Przecież nie chcesz już taki być! Potwór! No i po zawodach. Przeznaczenia? Czy to ono kpi z nas? Heimdall. Heimdall był taki, jakim go opisywano. Okrutnym, napuszonym zbirem, ale i groźnym przeciwnikiem. Należało liczyć się z jego intuicją oraz mistrzostwem we władaniu Bifrostem. Kiedy zadałem cios, który powinien był zakończyć walkę, próbowałem usłuchać głosu w mojej głowie mówiącego mi, że wygrałem i nie warto zabijać przeciwnika. Lecz Heimdall wyczuł tę litość i poczuł się zhańbiony. Jego duma nie pozwoliła mu zaakceptować mojego miłosierdzia. To nie ja dokonałem wyboru. A mimo to poczułem satysfakcję. Udowodniłem tym samym, że Norny się mylą. Czy że mają rację? Dobra. I co my teraz mamy? Relikt. Rękojeść Hawdufa. Czy Hofuda? Jakoś tak. Aha, to się nam przyda. I talizman Megin.
Dobra, my sobie to wybierzemy. Ale poulepszamy sobie te rzeczy. Skoro możemy, to czemu nie amulet? Mamy coś nowego. Mamy symbol 9 światów. Zwiększa obrażenia zadawane wręcz podczas wichrowań czasu. I bierzemy to. Zakręcie amuletu, co to jeszcze jest jakieś? Nie, dobra. Moi drodzy, no to co? Heimdall pokonany, a my standardowo lecimy dalej. Także moi drodzy, w tym oto momencie zakończymy ten oto odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. A mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. Na teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! We will make our own destiny.